Cześć Majmli, witam serdecznie, mamy dzień 19, lato, już nareszcie wiem gdzie to sprawdzać, więc będziemy sobie tutaj dalej będziemy się tu budować, dalej będziemy się leczyć przede wszystkim, no bo mamy mało życia, żeby wędrować, a już bardzo, bardzo chciałbym, ale to jest czas, żeby wykuć nowe bronie, to jest czas, żeby zrobić nowe porządki, a potem ostro działać do przodu. Słuchajcie, tak myślałem sobie, że tu jeszcze jedną szafeczkę potrzebuję. Bo szafeczek nigdy za dużo. Wstawiłbym sobie ją tak. To by była taka szafeczka na warzywa właśnie, nie? Na ogórki, na kukurydzę. I oby właśnie tam sobie była pełna. Dobrze. I tak to na razie jest. Raz, dwa, trzy, to będzie czwarta, to idealnie mi tu wejdzie, bo albo 4, albo 6, przypuszczalnie 4. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy. My oczywiście rozpoczynamy od ogarnięcia naszego pieca. Naszemu piecu się kończy opał, więc zróbmy to tak. Dorzućmy to. Elegancko. Patyczki do plecaka. Bo patyczki pójdą na patyczkownię. My tu sobie robimy tak. Musimy przepalać, bo potrzebujemy mnóstwo sztabek. No i dwa zostają, to dorzucimy je sobie. Dorzucimy je sobie tu. Clean water. Mamy. No dobra, to mogę ognisko zgasić w takim razie, na razie. Możemy sobie jednego ogórka zjeść, tam pomimo tego, a nawet dwa. I witaminek, bo dzięki temu troszkę mamy. Możemy sobie jedną mięchą wciągnąć. O, dzięki temu jesteśmy nieźle zaspokojeni, oczywiście witaminki. Witaminki tradycyjnie najgorzej. I dobrze, będziemy sobie budować dalej. Bo wszędzie nas blokują. Będziemy sobie oczywiście coś tam ścinać, przerabiać na dechy. Co? Ale ja mam 8 desek. 5, 7, 8. Zróbmy tą skrzyniurę. I tu będzie na warzywa. A więc nie mam warzyw. Ale grzyby gdzieś tu mogę już sobie dać też przenieść, nie? O, mam warzywa przecież. O, i słusznie. Tym bardziej, że dwa mi kurde zgniły. A te mają pół godziny, to jakby nie dużo. Ale róbmy to tak. Ciach, ciach. I grzybole tu. No i pięknie, w różnościach już coraz mniej. To możemy ubrać przecież. Zawsze to kawałek pancerza. A propos ubrań. A materiały są potrzebne. No to nie umiem materiałów. Jest jeszcze jak materiał? Nie. To trzeba znaleźć. Nie, craft. Craft, tylko w... Okej. Przestało padać. Sobie... O, pick-up. Mamy next dynię. I wiecie co zrobimy? To też będziemy tu trzymać.
posadziłbym kukurydzę może. Niech rośnie kukurydza i ogórki na razie w większości. I mamy tak, pompkiny, arbuzy, wydamy. No dobra, ogórów mamy sporo, ogórów mamy sporo. Dobrze. Piecyk jak tam? Bardzo ładnie. Piecyk jedziesz. No co, zaczniemy sobie od robienia deseczek. A! I to mi przypomniało, że naprawę musimy zrobić. Ale... się fajnie tu wychodzi, powiem wam. O, to się bardzo fajnie wychodzi. Jeszcze nie? Poczekamy chwilę. Poczekamy chwilę. Wam brakuje mi tu tego, co jest w innych grach. Oczywiście tu jest lepiej to zrobione w tym sensie, że mówię tutaj o spaniu. Że brakuje mi tu tego czasu w nocy, nie? Ja tak człowiek przyzwyczaił, że postać nie musi spać. No i w nocy się robi takie rzeczy właśnie, a dobra, już kawałek dalej jest, powiedzmy. Jakieś takie rzeczy porządkowe, jakieś takie plany, jakieś takie rzeczy, to już nauczyłem się robić po prostu w nocy. Teraz mi tej nocy brakuje, nie? Szkoda mi dnia na takie drobne rzeczy. No a noc nie mam, nie? Co jest oczywiście dużo bardziej imersyjne, czyli dużo bardziej dla mnie. Bo ja tak lubię grać, ale brakuje mi czasu. No i... Żaby. Bo ja mogę was upolować zaraz, nie? Musimy zaraz spróbować wykombinować młotek do naprawy, bo takie coś ponoć jest. Sprawdzimy, jak to się robi, bo to pewnie jakaś prosta sprawa. Ponaprawić tutaj uszkodzenia i zrobić zabezpieczenia. I myślę, że to też nam troszkę zejdzie czasu. Opał. Lampeczek też potrzebuje więcej, no ale kurczę, na razie każde żelazo jest mi potrzebne. Co, pojedziemy jeszcze raz z wózkiem od razu i może to nam na dzisiaj wystarczy, jeśli chodzi o drewno. Dobra. Małe drzewa omijam, jak jadę z wózkiem. Czy w sumie kamek mogę zebrać?
Nie wiem, czy ten wózek taki był, ale jakiś taki zamszony za bardzo, nie? Jak go chyba na deszczu zostawiłem. Nie mówcie, że... Nie zwróciłem tu uwagi wcześniej, że... On jest taki. Czy on taki był zawsze w sensie, czy... Ej, ma jakąś wytrzymałość i... A ja go trzymam na deszczu, nie? No trudno, najwyżej to jest zrobię nowy, ale byłby to ciekawy mechanizm. Może piecyk już? No, na pewno. Idziemy następne. Tak, będziemy mieli trochę desek, to albo pójdą na mebelki, albo będziemy dalej rozbudowywać podesty. Tam jest jakaś farma, w sensie szklarnia, ale tam jest też stodoła pod zwierzaki. Przygotujemy chyba sobie tutaj teren już. Tak mi się wydaje, a teraz zobaczmy te narzędzia. Nie craft, tylko najpierw się muszę nauczyć. Młotek do naprawy. Otóż to. Stick, kamień i rope. Ok. Stick. Opa, mamy tu. No ale, no naprawdę. Jednego ropa. Jednego sticka. Jednego kamienia. I zanim piecyk przepali, to my tu craftniemy. Kamień, lena. No i kurczę, wziąłem sticka. Dobra, to w takim razie piecyk. I teraz crafting. Tak. Zaraz zobaczymy, jak tu się naprawia. Ja, craft hammer. A gdzie on jest? O, wskoczył mi na czwarte miejsce. Dobrze, dobrze, że miałem miejsce. Hammer w dłoń. I idziemy teraz sprawdzić, trzeba mieć surowce, czy nie trzeba mieć surowców. No, że full? Że full? To czekajcie. To wybudujemy coś. Czekajcie. Tu na razie niebo części nie mamy, ale tu możemy już rzucić, nie? Na... A, tu już są rzucone. Aha! Są rzucone, dobra. Tu nie potrzebujemy części. To w ogóle na razie nie potrzebuję, chociaż może by się przydał. A, pisaliście też, Rywenka pisała, że druga balia. No może to nie jest takie złe. No dobra, tu planku się piknie. I tu planku się możemy. I plankusiujemy. Teraz hammer w dłoń. A, może jeszcze. Jeszcze piec by tu ogarnął. O, właśnie. Buńki się robią, bo będziemy mieć dwie sztabuńki. No i dobra. Teraz tak. Hammer w dłoń. Planksy. Pokazuje mi tu, że trzeba planksy. Dobrze. Planksy, chodźcie. Tu nie mam uszkodzeń. Tu dwie planksy. Tu nie ma uszkodzeń. Planksa, czyli to jest informacja, że te dwa fundamenty obrywają. Tu już nie umiał się dostać. Dobrze. Tory były uszkodzone.
I o dziwo dolny stopień nie. Dobra. To chyba tyle z tego. Teraz. O, jeszcze jeden plankuś został. Co dziwnego tu? Dobrze, dobrze. A, jeden plankuś to my tu potrzebujemy. Dokładnie. O, i plankusie są tu zrobione. Na fotele na razie nie, bo trzeba skórę. I na to nie, bo trzeba wełnę. I to na parterze plankusie byśmy mieli obstawione, bo tu też nie. I tu też na razie. O kurde, planków też nie. Dobrze, czyli parter obczajony. Pewnie to nie zapamiętam, ale mamy to. W takim razie teraz tak, planujemy tutaj balustradę z powrotem. A może na razie nie, może poczekajcie, może spróbujmy tu dać te kolce, czy co to tam mamy. Wersa, gdzie kurczę widziałem, takie coś jak kolce. A, może w konstrukcjach Odersa. A no przecież. A no przecież. O, no i jakby... To, że tu tak nisko, ale wystarczająco jak tu zakulcuję, o, tu. E? Tu jakbym dał, dajmy sobie na to równo z tym, nie? O. To tak. Tu oczywiście muszę niestety niżej. I trzecie tam. Tak. I tu już trzeci raczej niepotrzebny, ale dajmy. Teraz co na to jest potrzebne? Loguś, 4 sticky i rope. No lekko. Pojedziemy w takim razie jeszcze po logi, ale najpierw weźmiemy sobie te 3 robki. Raz, dwa, ci. Obsłużymy. Obsłużymy piec. Fajberki. Rzucać w dywany przecież, nie? Proszę. I jeszcze ta buńka. I jeszcze. Jeszcze jedna sztabuńka jedzie. Teraz tak, kurczę, nie pamiętam ile sticków tam było. 12 sticków muszę wziąć. Logi się potem wrzuci, dobrze. Raz, dwa, trzy. I jedziemy. Piknie. A skoczmy sobie na drugą stronę, może tu jakieś warzywka będą. O, widzę nawet jedno. Pięknie, po prawej stronie widziałem. Więc skręćmy sobie tu. Kursy. Ryboskała, no przecież... Odrosła? Nie wierzę. Chciałem jej nie widzieć. Kiera mi się kończy. Czas byłoby zrobić żelazną, ale... Ale jeszcze nie, chyba. Chyba pójdę tą myślą właśnie, że... Dobra, i idziemy do pieca najpierw. Optymalizujemy to w miarę. Czyli tak, bum, bum, piec. Ciach, 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 babunie. 8, 9. Nieźle, połowa jest. Ale to dzisiaj się nie uda oczywiście, ani pewnie jutro. Ale już na jesieni powinniśmy mieć ekstraktorek. Naprawdę się fajnie wychodzi. Może coś przebuduję?
Mamy to. Te dwie logi akurat tu na tą barierkę, ale... No dobra, zróbmy tą barierkę. Tak jest szybciej, ale... Z drugiej strony mógłbym ich tu... A nie, bo już nie będą podchodzić. Dobrze, zrobię sobie barierkę. Relingi, zwykła barierka. Czemu nie mogę? Ej, przecież miałem tu barierkę i teraz jej nie mogę dać. O, moment. To stresowa barierka musi być. Ten wariat. Tu nie potrzebuję. Wyglądałaby spoko, nie? Mam tu. Ale nie będę se na razie tym komplikował. A kiedyś to dobudujemy. Ścianę też tu, żeby ładnie wyglądało, ale to są takie pierdoły w tej chwili, ale o tak i jesteśmy wstępnie znowu zabezpieczeni, a nawet ciut lepiej niż byliśmy. Piec i wrzucamy kolejne planki, tym razem na piętro. Już koniec, zabieramy plankusie. A, to czekajcie, może tą balę zrobię drugą. Do picia nie potrzebuję, tak jak słusznie było zauważone, ale już jeśli chodzi o podlewanie roślinności z czasem, może się okazać, że jest niezbędna. Tylko ja nie mam pojęcia, gdzie ona była, w foodach pewnie. Na logikę jest. I to jest właśnie plankusia. Jesteśmy, to skoro już tak. Trzeba się napić. Skoro tak, to napełnijmy to sobie. Napełnijmy to sobie i koniec wody. Dobrze, idziemy na piętro. I tu możemy tak. Stół. Możemy robić. Dywan oczywiście nie, ale zamiast wyrzucać fiber, będę go sobie wrzucał tu. O. Krzesła na pewno nie, tu już fiberka nie mam. No i co? I mebelki możemy robić po kolei również. Być może jeszcze będę potrzebował jakieś grządki nowe. No nie wiem, czy w tej szklarni będą grządki od razu, czy będę musiał wstawiać, bo jak będę musiał wstawiać, to bym sobie zrobił teraz, nie? I przeniósł. Ale mógłbym zrobić jeszcze parę grządek, nie? Więcej roślinek jest lepiej, nie? Ale co ja robię? Słuchajcie, bo coś mnie nurtuje, mnie to. Patrzcie. Zastanawiam, gdzie coś z tej gliny trzeba robić. Dobra, kraftujemy miskę? Nie kojarzę, żeby w ogóle... Czego jest miska? Nie wiem. Craftness. Do... No i popatrzcie, różne rzeczy można. Cebulki mogę przechowywać w tym. Cebulki? Dobra, a testujmy dalej. Więcej gliny? Nie mam na razie więcej gliny, ale dobra, to może bo glinę pozbierać. Kurczę, mamy micha na cebulki. Ciekawe, czy mogę tu na stole postawić. No właśnie, a jak ja mogę? A jak się ją... Tak mogę sobie zrobić? Nie. To jest do craftingowania tylko, to... A! No mi wskoczyła tu jak ekwipunek. Użyj do przechowywania tych, no ale jak? Jak ja ją mam wyciągnąć na zewnątrz? Na razie mam tu, będziemy myśleć, ale... Oto się zaskoczyłem.
Myślałem, że cegła mi się pokaże, wiecie, mokra, ulepiona z gliny. A tu miseczka, taraha. A fajnie, fajnie. Jestem zadowolony. Jak tam roślinki? A rosną sobie, rosną sobie. Wiecie co, zaplanuję to. Placeable food. Rządka. Obrócić sobie. Nie wiem, czy je wykonam, ale zaplanowane już mogą być, nie? Wydaje mi się, że... mógłbym, nie? Będzie 8. Nie, no 8 już wystarczy. Albo jeszcze 10. Ach, zaszalejmy. To mi zabroni planować, nie? Dobra, i to były tylko planki, nie? I gwoździe. No, to tam nie będę miał robić co z plankami, to wrzucę, nie? Dobra, piec. A piec dochodzi. Ja chyba mam jeszcze glinę. Chyba 10 jeszcze mam schowane. Ej, a zrobimy test jeszcze. Nie ma tak dobrze. Skoro coś nakryłem, to jedziemy z tematem. A jest. A sprawdźmy, czy z większej ilości gliny coś idzie. 10. Bo do tego doszliśmy ostatnio. No i jedziemy. Ale pewnie glina plus coś jeszcze może być. No dobra, z samej gliny wygląda mi na to, że nie, bo 17 to już jest trochę. Ciekawe, czy ta miseczka w ogóle tu jest, nie? O, zupka onionowa, widzicie? I trzeba mieć miskę. Taka sama miska wygląda. Ale gdzie to są jakieś takie przedmioty typu? W persach? A, jest. Jest. No tylko jak ją umieścić? Aha. Piecek mogę sobie upgrade'ować tutaj. Próbować żarcie mogę. Fajnie, ale... Fajnie, fajnie. O, i mamy to. 5 nasionek plus właśnie ziemniaczki. Plus cebulki. Tak. Dobra, to na razie tą glinę odłóżmy. Z drewna. To jedziemy, nie będziemy brali zapasu. Potem tylko gwoździe, gwoździe, gwoździe i będziemy mieli miliard szafeczek i będziemy sobie mogli porobić. Dobra, obsłużymy piec i lecimy po drewno kolejne. Mamy godzinkę. No, wiecie co? Zrobimy sobie przerwę na obiad. Trzeba wodę zagotować. Kurde, co mi te ogóry zgniły? Ja nie mogę. Dorcia. Te pół godziny już minęło? A ja cię. Nie mam żadnych żab na obiad.
To byłoby przy okazji... Przy okazji ogarnąć. Wiesz co, a to jeszcze nie. Napełniłem sobie już chociaż. To jest już pozytyw. Kamienie też powoli trzeba zacząć zbierać. I kolejne dwie sztabunie do kolekcji. 11. Jeszcze 7. Wygląda jak cały następny dzień pracy i może jeszcze kawałek. Dobrze, idziemy. Aha, siekiera. Weźmy sobie stika. Zamyka. A tu odłożymy młot. To ja tu widzę. Witaminki. A chłopczyka i dziewczynki. O, drugie. O, harwestujemy. Dużo tych warzyw jest, powiem wam. No. Jak drugie? To ja widziałem te same dwa razy. Być. Dużo, a z drugiej strony nie da się uzupełnić witamin do pełna, nie? Więc to takie, może dobrze zrobione? O, zapowiada się deszczyk. O, wiesz, trzymała się kiera. Trzymała się kiera. Mogło być pochmurnie, nie przeszkadza mi to. Tyle logi też będziemy potrzebować do następnych tarasów. No i pada. 38 stopni jest, aha. Wcale się nie będę przegrzewał, nie? Prawdziwe lato. Działamy dalej. O, na piec to za wcześnie. Okej. Craftnijmy sobie tą siekierę, bo i tak jej potrzebujemy. Prawie już na trzecią szafeczkę. Myślę, że dzisiaj dojedziemy nawet. Zaplankujemy sobie te szafeczki. Ten dywanik też już ma fiber. Wrzucamy na następny. No i powoli to wszystko się ogarnia. Tylko też tapki. A, kamieni za dużo. Niech się tentegują. Dobra, potniemy już te, na pewno skoczy po następne drewno, ale już dajmy sobie spokój. Tak już dzisiaj sporo pociąłem tutaj tych dechów. Zostawimy tak na wszelki wypadek.
te dwie jeszcze zajumam. Rzucimy tam do góry. I zaczniemy sobie tu planować dalej. Kiedyś to też trzeba zrobić, nie? Kurde, ten piec coś wolno robi ostatnio. Cztery brakują. To wiecie co? Wiecie co, nie? Wy już wiecie co. Ale to zróbmy tak. Zróbmy sobie te cztery, żeby nie było. Zaplankusiowane. I tu więcej planków nie potrzebuję. No na krzesło, ale na razie tak jak powiedziałem, nie. No to kurczę. Plankusiowałem sobie dom. Piknie, to możemy planki wrzucać na donicę albo na tutaj na te budowy dalsze. Bo czas chyba przenieść tego gościa. I na razie go damy tu. Aha. W tą stronę, ale bez różnicy. Bez różnicy. I teraz tak. Palimy piec. I na pewno trzeba będzie tu to poszerzyć. A może... O, jaki pomysł mi w głowie zaświtał. Że może tu już podwyższę, żeby tam się dostać. Tylko jak ja to podwyższałem? Tak mi się snapują. Tu bym dał jeszcze na przykład dwa normalnie. Może jeszcze dwa normalnie, a tu bym sobie podwyższył już, nie? Jak ja to robiłem, że tu mam wyżej, po prostu o poziom? Zaczepiałem schody? A nie, ja tu schodziłem w drugą stronę, nie? W dół. A jak do góry? Do góry. Schody da się zaczepić do góry. No nie. Ale gdybym dał ścianę. Co ja mam tu? Kombinację robić? Jak do góry? Ja bym sobie tutaj dał staje 4 na 4 fundamenty pisze. Przygotował. Nawet tam by była lepiej stajnia, ale no może aż taki bazy nie będziemy mieli. A tu bym sobie dał farmę. Tu bym sobie dał farmę. Nie wiem, jak farma jest duża, ale tu bym zrobił, bo tu
tu mam kuchnię, może bym nawet wyjście w stronę farmy zrobił, nie? O my god, ile drewna. Nie wiem, jak duża jest farma. Ale gdybym... Jest spoko bezpiecznie, tak jest. Takie trzy rzędy fundamentów ogarnął tu. Może być mało, ale... Mamy tu miejsce jeszcze na dwa rzędy jak nic. Więc... Kurde. Ule bele. Ile belek. Ule bele, ile belek trzeba. ...40 stopni, nice. No. Robunia, robić się. Oh my god, no ale to tak trzeba, no jakby nie ma wyjścia, trzeba to sobie powoli budować. Logi planki, no i tyle, no. O, i tu są ekspandy, patrzcie. Czyli to jednak w miarę szybko rośnie. Śmieszniejsze, że jak zbieram, to od razu mam nasiona. A może nie zawsze. Bo miałem dwa, a mam jedno, to może z jednego mi się nie... A, bo jedno mi się zebrało ten. Kurydza. Ej, no to... Co to jest, takie perpetuum debile? Zawsze mam nasiono i... No patrzcie. No i będę zbierał, jak będę potrzebował tylko potem już, nie? Będę miał taką zawodową farmę. No to wszystko ma niesamowity termin ważności. Jak dla mnie w tej chwili. O matko, tyle witamin to już dawno nie miałem w organizmie. No i to bym wyrzucił teraz, nie mam kosza na śmieci. Ale tu na razie mamy nasz śmietnik. Że trzeba coś, jakieś żaby upolować, bo... Zaczęło mi się mięcho. Zostawiamy to na jutro. Która jest godzina? O, już chyba. O, już chyba jeszcze w bazie ogarnimy sobie parę rzeczy. Na pewno piecusia. Bo tu są sztabunie. Są kolejne dwie. 13. 5 nam brakuje. 5 jeszcze. Kamienie trzeba. Deski, wszystko. Oh my god. Oh my god. Zróbmy to. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Będzie mnie denerwować, wiecie o tym, nie? Że ten kawałeczek tu. Tu bym sobie zrobił farmę. No a tu bym zrobił dla zwierzaczków może, tylko trzeba wyżej. Będę kombinował potem.
Nie wystarczy prawdopodobnie tyle na farmę, ale to się zobaczy, jak to wybuduje dopiero. Dobra, tniemy. W sumie to korci mnie zużyć ten materiał i tam już rozpocząć budowę. Wiecie. Będzie pusto. Dobra, no to te dwa na razie. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Tak, po cztery? Nie, po sześć. Dwa wybudowane. Trzy. Jeszcze jedną przyniosę. To już potniemy na dechy. Ach. Jedna tu. Tak. No i tyle materiału. To wcale nie jest jakiś duży zapas, to mam, no ale. O, ale trzy kawałeczki maźnięte, no. O, nie mam. Akurat. Akurat trzy się maziło. Dzień dobry, domku. Dobrze, jutro rozbieramy dalej. Trzeba jeszcze opał z tej ostatniej zrobić. Potyczki na uzupełnienie. No i... Kurde, gra gitara. Myków brakuje. Ale się szykujemy, no bo co? A inne to trzeba mieć technologię, prądy i takie rzeczy, więc... Idziemy w to póki co. Jak ruszy żelazo, to... Poruszy żelazo. Pewno takie jeszcze będę potrzebował tu. Może jeszcze jedną. Co najmniej. My jesteśmy już... A, już nie mam wody. Zmęczenie. Też już daje się powoli we znaki. Dobrze, odpalmy to ognicho. Nie mamy żab. Może bym skoczył? Jeszcze trochę widać. Kura! Ej, no jak znalazł. Chodź. Cześć, kura. Elegancko. Jakieś żaby jeszcze? Jeszcze jedna? Nie? To trudno, tyle wystarczy. I właśnie pękła siekiera. Musimy jeszcze z trzema belami. No i git. Git wypad.
Zamykamy. Bele trafiają tu. Te dwie właściwie od razu sobie robię tu. Obsługa pieca. Oho, właśnie mi brakło wody w organizmie, ale idziemy smażingować. Kurde, chyba nie będę tracił hapeków. Tak, nie? Nie chcę tracić hapeków. Jestem dobrze odżywiony chociaż. Woda, gotuj się proszę cię szybko. I smażymy mięsko. Nie ma to jak wrzątek. Uła. No i pusto prawie. Ale dobra. No i świeży kurczak. I świeża żabka. I mogę gasić. Piknie. Ewidentnie kamyki musimy jutro nacisnąć na kamyki, bo jest musi pracować. No dobrze, dobrze, dobrze to. Cegły, no to jest kurde. Nieco zagadka. Tu jest krata właśnie do tego, żeby sobie cegły schły. Ale jak się je kreuje? No trzeba to wykminić. Dlatego myślałem właśnie, że może ten... Coś zaraz książka nam podpowie. Materiały. Mokra cegła. A, piasek trzeba. Cegła i piasek. Cegła i piasek. Z kamyków. Potrzebujemy kamyki. Potrzebujemy mur kamyków. I potrzebujemy tu wrzucić planki. To żaden problem. Zaraz to zrobię. Dwa gwoździe. No to jedną sztabkę. Musimy tą jedną sztabkę poświęcić. Niech się już cegły produkują. Niech się już cegły produkują. Idziemy. 7 dechów. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy to. I wiecie co? No to już to zróbmy. Tak. Tak. Nie wiem ile tu tych cegiełek. 8, 10. Powinno 8. Wygląda na 8. Jednocześnie może schnąć. Teraz jeszcze musimy wykombinować piasek. 11 w nocy. Zaraz trzeba iść spać. Z kamieni, tak? Dwóch kamieni. O. 10 piachu. Dobra. I teraz. My wszystkie kamienie jakie mamy. Teraz tak, jeden kamień i jeden piasek, tak? No tak, tak pokazywało. 10 też nie. Ej. Coś źle doczytałem. Dry aueta, gdzie miałem? Tu. A, nie kamyk, tylko glina.
A, no spoko. Weźmy glinę. Ja zrobię 10 cegieł. Ale zróbmy tak. Glina, piasek, craft. Piasek, glina, craft. Nie wiem ile... Dobra, sprawdźmy najpierw ile tu wejdzie. O kurde! Dużo. No to to trzeba zapełnić. To to trzeba zapełnić. W takim razie potrzebujemy jutro gliny również. Craftni, ile damy radę? I one sobie tu będą teraz schły. Tak, idziemy spać już, gościu. Ja jeszcze jednak mimo wszystko poświęcę kamul na... Dwa kamule, no, ostatnie na jach. Po to, żeby zrobić jeszcze 7 cegieł. No i pięknie, no i 3 sloty mamy za mało, ale... Posemiskę zrobiłem z gliny. Ale spoko. Niech schnie. Powinny zmienić kolor teoretycznie, jak wydaje, jak gwoździe. Gwoździe będziemy dawać. Będziemy dawać tu kolei sobie. Tak, idziemy spać już. Chcę jeszcze też tabunie wrzucić do pieca. Więc jeszcze tyle i spać. Możesz się, gościu, napić. Możesz, gościu, coś tam jeszcze zjeść. Takie kurczaczkowe. Starczy na... Damy już tabunie i idziemy spać. No nie tak. Chowamy biurka. Piasek tu. O, tu mam piórka, to coś... Netenteges. O. No i dobrze. I idziemy spać. Dobrze, drodzy moi mili. Tyle na dzisiaj w odcinku. Myślę, że poszło naprawdę spoko. Odkryliśmy cegły, porobiliśmy postęp. No cóż, piszcie komentarze i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się.